Ja nic nie widzę, mam cały czarny ekran. Jak? No dobra, to wracamy nie po ciebie. Wiem, nie wiem jak. Nie mam bladego pojęcia. Dzień dobry, witam wszystkich. Hello, good morning. Ja jestem Hogaty, dzisiaj gra ze mną Bartek. Tak, to znowu ja zostałem po raz kolejny. A dobra, i gra też Łobuzik. Siemanko. A to jest kolejny odcinek nowy z Euroads. Euroads, czyli drogi europejskie. Mamy tutaj Polskę. Mamy też Niemcy i mamy Czechy. Także trzy państwa, po których jeździmy. I tak jak widzowie sami napisali, spodobał wam się serwerek i ma on dosyć spore możliwości rozwoju. Tylko no trzeba poprawić przede wszystkim te samochody. No i trochę to ten HUD, to wybieranie, ja bym też to poprawił. No zresztą ja jest trochę taki. Dobra, czy możesz łobuz wziąć samochodzik? Jasne, że mogę. To było mocne. O, mocne kopie. Czekaj, to jest ten trzeci samochód, tak? Tak. Ale brzydki. Ale... Jak patrzę na ciebie, to nie wiem, co jest gorsze. Może ma fajne, ale ten tył to jest takie... W sensie, co ma z tyłu nie tak? No taki w sumie normalny kombiak. No bo to jest bagażnik duży, to jest kombi, Bartek. No. Nie lubię takich. No normalnie jak no tak, złożył, no Bartek hotele. Kombi nie lubi, więc... Jakbyś złożył hotele, to mógłbyś... Ej, w sumie tu można ludziom kraść samochody? A, co? No ty w ogóle jedziesz, no właśnie, autem, właśnie o tym mówię. Że to tu można kraść ludziom samochody, na to wychodzi, nie? A może dlatego, że jesteśmy znajomymi? No ale co to ma za znaczenie? No właśnie. Dobra, kolejny głupi pytanie, nieważne. Ha się trąbi. Nie zwracać uwagi. A czemu mam trąbić? Nie wiem, chciałeś się pytać. Chciałeś się pytać. Chciałem się przejechać. Dobra, a czekajcie, jak inaczej niż L światło włączyć? Nie, no L-ką chyba tylko. L tylko włączasz. Tylko L, dobra, gdzie tu jest faktyczny zjazd? Proste tak naprawdę. Jeszcze. Nie, no tu już jest zjazd. Tu w lewo. Aha. Tak, tylko w lewo możesz. Jakbym okay. Bartka widział. Ej! Trochę tak, ale trochę tak było na odcinku. Ej, bo nam nic mordy wyskakują przez samochód. No tak troszeczkę. No tak troszeczkę, tak. Ej, dobra, bo tutaj... Nikomu w ogóle bo gość napisał, ktoś napisał w komentarzu, ale no. Na PCD też się tak słabo skręca. Kompletnie nie mam takiego uczucia w PCD, że mi się tak źle skręca, tak jak tutaj przy małej prędkości. PCD, a bardziej przyjemniejszy ten. Oczywiście, model że tak. Jazd ich w ogóle. Tutaj przy małej chodzi właśnie o skręcanie, przy małej, ale przy dłuższej prędkości tak samo. Ja się nie jestem w stanie utrzymać na torze, grając na klawiaturze. Jest strasznie mały promień skrętu, tak. A przy dużej prędkości jest strasznie nadsterowny. Tak, to jest prawda. Ja oczywiście przypomnę, jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie śmiało zostawić łapę, suba, komentarz, wpaść na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki jak zwykle macie w opisie pod filmem. A Bartek, kiedy wrzucisz jakiegoś Robloxa na kanał? A już myślałem, że... Ale chłop się w nas wbił! Widzieliście to? Myślałem sobie właśnie, żeby sobie Robloxa nagrać. No i kiedy? PCD na przykład. No nie wiem, jak mi się będzie chciało. Aha. Bartek tak, ogólnie myślałem o tym, żeby coś nagrać z tego, a kiedy wrzucisz? No jak mi się będzie chciało, no to jeżeli myślałeś o tym, że chcesz nagrać, to nie znaczy, że jednocześnie myślałeś o tym, że chciałbyś nagrać? Nie. A. Po prostu ja mam pomysły w głowie, ale mi się nie chce ich realizować, o w ten sposób. A, czyli jak Sylo trochę. No, dość podobnie nawet. Sylo zawsze lubił się chwalić swoimi pomysłami, ale z realizacją no już był problem. No, ja nie jestem tutaj w stanie skręcić normalnie. No tak. W PCD nie ma opcji, żeby coś takiego się działo. Nie, może to bardziej realistyczniejszy model jazdy, na PCD bardziej taki casualowy. Najbardziej mnie wkurza to, że przy skręconych kołach tak strasznie powoli rusza. Tak. Oj, mam chyba do Czech. Ja też mam do Czech. Do Czech, do Czech mamy za darmo, let's go, lecimy. Ja każdy zna to powiedzenie, też mam do Finland. Aha. Naprawdę? Tak. No patrzcie, ja nie jestem w stanie... I te krawężniki tak. Są też. Tak. Ale to mi się wydaje, że przez samochód to jest, nie to sam krawężnik. Mi się wydaje. Co? Teraz się nisko położony. Czekaj, nawet nie o to zobaczę. Chodzi, ale jakkolwiek... Nie, no aż tak to nie. No, jakkolwiek no, byś nie przejechał jakimkolwiek samochodem, te krawężniki są za duże. Mm. Prosto cały czas tak, jedziesz. Tak.
Za tym Dino. I do dopiero za Dino chyba skręcasz. Jeszcze dalej. Prawo. Jeszcze dalej. Przed drugim Dino. Tak, tak. Ej, śmieszna tak. sytuacja, ale nie wyświetla mi się, gdzie mam paczkę dostarczyć. Po prawej, Bartek, sprawdź. Śmieszna sytuacja, widzowie. Obróć się, kam. A teraz? Nie mam. To nie tu. A teraz widzisz? Nie. A ty skąd wiesz, że masz do Frydland? Bo napisane mam na samej górze, dostarcz paczkę do Frydland. No. Frydland, a nie widzisz po prawej stronie daleko, że... Dobra, nartowałem, widzę. Po prostu nie widział, nie widział, 100% że nie widział. 100% nie widział gość. Dobra, niech ci będzie nie widział. Ciemno jest, zlało mu się z otoczeniem. No zielony, zielony, no co? O, Zpek zapewne wbił na nowy event for life. Tak, już dzisiaj. No w sumie Zpek wbił na MTA, to prawda. A ty łobuz kiedy wbijasz? Aha. Leży gdzie? Tenta. Ała, kurde. Tyle dobrego, że ten rów jest. Ty! Łobuz, nie zmieniaj tematu, kiedy wbijasz. Oszukany rów! Oszukany rów. Oszukany. To lewitujemy. I widzicie? I ta gra ma jeszcze wiele rzeczy do poprawy. W ogóle dźwięków samochodów mi brakuje. A czy jest taki... Ja nie słyszę dźwięków. No ja też nie słyszę. Jak przybliżycie. A tak, na pierwszoosobowym tak bardzo, bardzo delikatnie. Bo teraz pytanie, czy ktoś mógłby w komentarzu wytłumaczyć, czy model jazdy samochodu zależy od tego, jak jest ten samochód skonstruowany, czy model jazdy ogólnie się jeszcze gdzieś tam ogarnia osobno? Chyba osobno. No właśnie, to mnie ciekawi. No bo przecież było tak, że nawet na PCD, wiesz, były jakby różne modele jazdy. Na starych samochodach był inny, na nowych był inny. No ale skoro co pojazd to inny dźwięk, to raczej chyba wychodzi na to, że albo pojazd ma dziwny stem, modyfikacje, albo może jakiś free model po prostu, który takie dźwięki ma i nie dostosowali go do serwera. No ale właśnie nie wiem, co, czy to jakieś suwaczki da się te samochody może są troszeczkę lepsze niż free model taki konkretny, nie? Chociaż może ciężko płatny, powiedzieć. Może nie wiem. Jakiś abonament. Bo podać ogólnie ten tryb nie jest jakiś, wiesz, stary. W sensie to jest w miarę gdzieś tam świeży tryb chyba, z tego co widzowie też pisali w komentarzach. No. Więc no może to po prostu ktoś zrobił z jakichś tam modeli, tylko je po prostu zweryfikował, dobrał, nie wiem, pasujące paczki porobił i wiesz, jakoś działa, zaimplementował to. No, my możemy sobie tylko gdywać, musiałby tutaj właśnie twórca jakby... Jezus Maria! Czekaj, gdzie myśmy mieli jechać? Prawo. Oj, chyba rip. Nie, przecież możemy wysiąść, tak? I auto se spadnie i... Prawda. To jest jedyny moment, w którym możemy stwierdzić, że to jest plus w porównaniu do PCD. Tak. Z drugiej strony w PCD... Nie dojechałbyś w to miejsce. Ej, w ten sposób. A może jakieś auto byście sobie wzięli? No jesteśmy tu. Chciałem, to jest zaraz na drodze. Koło nas. Też byłem na drodze. Ale po drugiej... Ah, dobra. Marsz, wsiadaj sobie. Dobra. Ale co jest? Aha. Ja nic nie widzę, mam cały czarny ekran. Ej, wywaliło mnie. Jak wywaliło cię? Wywaliło mnie na respa. Aha. Jak? No nie wiem, no jak? Dobra, to wracamy po ciebie. Nie wiem jak, nie mam bladego pojęcia. I właśnie, i to są rzeczy, które są chyba widocznie do poprawy na ten moment. No dobra, to ja muszę jechać z powrotem. To mamy czekać na ciebie, czy ty dojedziesz? Możemy się, wiecie... Po drogi spotkać. W połowie drogi złapać w teorii, no. Już z Maria masz bieg wrzucony, a startuje 3 dni. Tym Passatem. Realistyczny model jazdy. Bartek, to nie jest realistyczny model jazdy. Nie wypowiadaj się na temat realistycznego modelu jazdy, jeżeli nie jeździsz samochodem. Ale grałem GTA 4, więc to jest realistyczny model jazdy. No właśnie, o. Dosłownie to jest to jest 1:1. Gadanie w stylu, ale w GTA 4 to był realistyczny model jazdy. Jakim kurde samochodem wy tak jeździcie? Czym wy jeździcie, że wam tak samochód jak w GTA 4 jeździ albo tu? Ja jeżdżę tylko i wyłącznie w GTA 5. Bo nie mam realnie. Zwykłym samochodzikiem się tak dobrze jeździ, wspaniale, że to jest szok. Mhm, to prawda. Tak. Tak płynnie, fajnie. Mijasz policyjne kontrole. O kurczę. No wczoraj wracałem po nocy, czy w sumie już dzisiaj.
wracałem, to tak, na odcinku może z 5 km to 3 razy stali. I mierzyli cały czas? Tak. A to w nocy? O, i tu jest ruch, działa. No tak, to w nocy, łobuz? W nocy, no czekaj, o której no to jechałem. Może właśnie liczyli na zysk, no bo po nocy, tak, wiesz, jeżdżą wariaty. No, łobuz, naprawdę, utknąłeś w rowie. Ja się nie mogę, patrz, ja sam biegnę. Ja nic nie ruszam, ja sam biegnę. No są problemy. Ale to mogą być, wiecie, to jeżeli to są problemy wieku dziecięcego tego serwera, tak jak to się mówi, czyli jeżeli to są problemy po starcie serwera, jeżeli serwer, który jest, nie wiem, 4 miesiące, tak strzelam, ratkuje dopiero, widać. Który ma te 4 miesiące i ma, tak wygląda na ten moment i ma takie problemy, no to faktycznie, no to jest zapowiedź tego, że może faktycznie będzie coś z tego serwera, będzie coś więcej z tego serwera po prostu. No, myślę, że przede wszystkim, jeżeli faktycznie robi to jedna osoba, to żeby jednak złożyła jakąś taką podstawową drużynę, taki team sobie złożył ten użytkownik, żeby jakiekolwiek rzeczy jednak trochę szybciej się poruszały tutaj, nie? Żeby jakiekolwiek aktualizacje, coś robić jednak trochę szybciej. Bo wiadomo, no można robić solo gierkę, ale no nie dojdzie ona tak szybko do poziomu, nie wiem, nawet zbliżonego PCD, jeżeli będzie to robić dosłownie tylko ta jedna osoba, nie? Tak. Ten poziom się wręcz będzie zmieniał. O, siema. Po prostu się nie skończyło tak, że gra ładnie wygląda, ale reszta to po prostu kuleje, no. No bo no tak troszeczkę jest w tym momencie, nie? No tak, żeby tam właśnie nie skończyło no się. No właśnie. Przy czym dalszym ciągu może jeszcze ładnie wyglądać, no bo to tak potencjał ładnie, nieładnie. Jest, tylko trzeba go wykorzystać. Siema. Siema. Mogę w ogóle od razu normalnie już chodzę. A nie mogę dalej chodzić, ty, nie mogę biegać. Gdzie się pchasz tym Passatem? Siulu. No, zostawmy. Do bagażnika. Sobie go auto i go zostawmy. Ty. No tak, no. Weźmy samochód i zostawmy. Okej. Tak. Pomysł Bartka. Ale nie podoba mi się to wbijanie ludziom do samochodu, szczerze, za bardzo. No. To jednak jest trochę do popracowania. Mówię, nad to, tym. To jest fajne na zasadzie chwilę, że się pobawisz i spoko, ale do dłuższej gry, do tego, żeby ludzie nie robili sobie problemów, no to już jest. Znaczy tu jest tyle jeszcze ułatwienie, że możesz usunąć samochód w każdej chwili. No tak, może dlatego właśnie to usuwanie, tak. I zaspienie samochodu. Ale jeżeli usuniesz komuś samochód właśnie, jak ktoś jest w środku, to robisz mu ten taki problem z modelem chodzenia, tak pływasz jakby. Ej, Hoga, ty, jak masz ogólnie czat teraz, w jakim języku? No po angielsku cały czas. Ja też teraz właśnie mam po angielsku. No prawie nic nie zmieniałem, mam czas po angielsku. How to get money. Tak. Po prostu oni piszą po angielsku. A, no nie właśnie. W pierwszym i drugim odcinku mieliśmy normalnie, znaczy ja miałem ogólnie czat, gdzie pisali po polsku. Tylko Hoga, ty właśnie miał dobra, po Bartek, a co no, jeżeli wiem. Ty miałeś też tłumaczone na polski? No ale ja na przykład dlaczego teraz tego nie mam? Ja na przykład w czat mam. No to dlaczego teraz masz po angielsku? Nie wiem właśnie. Linijkę tam, gdzie wpisuję, mam aby. Czekaj, aby rozmawiać na czacie, kliknij tutaj lub naciśnij. No ja mam po angielsku kośnik. Właśnie. No mam po polsku, tak też. No to masz po polsku czat, tylko że to oni piszą po angielsku. Czy oni u ciebie też piszą po angielsku? Tak, u mnie też piszą po angielsku. No. Ja mam wszystko po polsku, całą grę. No, czy Bartek masz po polsku, ja mam tylko po angielsku. Nie wiem, wy się tam wszystkiego czepiacie. Dalej zbierasz... I dlatego nie z wami grać. O. Dalej zbierasz graty w Skyrimie? Tak. Dobra. A ty nie? Nie. No nie wiesz kiedy... To co mam powyżej 300 wartości. O! Gość, ja mam już 5 łyżek. Znaczy wiesz, nie trzeba 300, co szybko matematykę robić, nie? No tak. W sensie ja do jedynki zrównywać sobie. No ja patrzę co ja jest. Ja wszystko to jest fajne. Lekkie, ale wartościowe. No. No wiesz, jak jest ciężkie, ale warte parę tysięcy, też warto wziąć, jeżeli po przeliczeniu. Tutaj mam po lewej. No wszyscy mamy tutaj po lewej. A dobra. No nie mogę iść, nie mogę iść do przodu, patrz. No bo ci się już zepsuło, hopie. Tak, muszę teraz skakać, że tam w ogóle podejdę. A ja tutaj jestem, ja nie dostałem pieniędzy za tę paczkę, by the way, po tym jakby wywaliłem. Dostałem 700 i ileś tam, i chyba z 3 expa. Ja 650 i 3 i 1 expa. A ja chyba nic nie dostałem, mam dalej tyle samo, ile miałem. Ale to jest scam. No i widzicie, czyli
dalej w dalszym ciągu są jakieś problemy, które miejmy nadzieję, że się po prostu naprawią. I teraz pytanie, czy bliżej byłoby nam z Respa, czy bliżej stąd? Z Respa mi się wydaje. Respa. A to nie tu i tu jest po 7 tysięcy jakoś? A szukałem właśnie, czy gdzieś tutaj coś znajdę, ale no nigdzie nie znalazłem nic, no bo po prostu nie widziałem. Na początku chyba, jak samouczek włączysz, to on ci pokazuje pierwsze miejsce z paczką na niebiesko nawet. I wydaje mi się, że tam było co najmniej 6 tysięcy, ale nie jestem pewny ile dokładnie. Jest tu jeszcze jakiś samouczek? Chyba jakbyś raz go przeszedłeś, to już koniec, nie? Raczej chyba nic takiego nie ma ponownego. No później może zniknąć, nie wiem czy gdzieś jest. A to też powinien być na przykład dostępny w każdym momencie. A nie, jest. Górny prawy znak zapytania. Jest samouczek. A, faktycznie. Idź do dealera. I co, pokazuje ci ile? Podejrzeć za punktem, aby zarabiać pieniądze. Kurczę. A nas wcięło na barierkę. Brawo kierowcy zawodowy. Bartek, to wiesz, twoja strona nam zawiała w lewo. Możesz również zbierać części złom, o ja to czytałem właśnie wtedy i nie było nic odnośnie. Dobra, ale jak z tymi paczkami, gdzie może... Nie ma napisane. No trzeba po prostu sprawdzić, jak będziemy zaczynali od respa kolejnym razem, no to sprawdzimy ile tysięcy jest, nie? Tam 6 tysięcy czy coś. Wiesz Bartek, a ty zamiast stać, to byś pomógł tej głobuzik. No po co, głobuzik jest tej. Po co ja mam jeszcze Że on 3 lata startuje. To jest... Ej, zabra, czekaj. A, 14 tysięcy stąd i 7,5 tysięcy stąd. Teraz co? Widzę, w lewo. Teraz za nami pokazuje, no nie? W sensie jest ten licznik mój. A, 14 tysięcy to ci może pokazywać w tym momencie respa po prostu. No. A te 7 tysięcy to ci może właśnie pokazywać punkt z paczką albo coś takiego? Możliwe, no. A, czyli pewnie 6 tysięcy to jest Słubice, a 14 to pewnie jakiś tam Frankfurt. A, i Bartku, bardzo niemiło napisałeś o Słubicach. Chciałbym tylko zauważyć, że widz też się poczuł urażony, że powiedziałeś, że jakaś wiocha zabita deskami, czy coś takiego powiedziałeś o tych Słubicach. A widz mieszka w Słubicach. Niektóre znaki drogowe są tutaj postawione tako, żeby sobie stały. Powiem tak, pora przydać. Tak, no brakuje trochę. Tak samo wydaje mi się, że czasami w pasach brakuje dobrych tych... Tak. Ja zobaczyłem, ty pokazuje droga z pierwszeństwem skośnym, no nie? Łamanym, okay, pierwszeństwem łamanym, a tam żadnego skrzyżowania nie było. No więc mówię, niektóre znaki... 50 na takim łuku, no nie? No bez przesady. 50 tutaj? Proszę cię, jakieś zwężenie, jakiś shooter. Jakaś strefa zabudowania się kończy, o. No jest poprawy, no po sarenki tyle. Będą. Jeszcze mi nic nie wyskoczyło. A spotkałem dzisiaj sarenkę rano. O. Jak było? Co ci powiedziała? To tak, że Bartek to... Osioł. Temu ja, no co ja wam zrobiłem? To tak, spotkałem z żywych zwierząt sarenkę i to taką małą, uciekła do kukurydzy. Zaraz, jak jechałem tam na rowerze, spotkałem też jakieś, nie wiem, pustułki albo jakieś jaszczębie, coś tam. A tak, to często jest przy. Tak bardzo nisko leciał. Stary, jak samochodem jechałem na Częstochowę, to dwa se siedziały, chillowały na środku drogi. Tu w lewo, a to zresztą nie było tematu. No. I co jeszcze dzisiaj żywego, bo z nieżywych to dużo akurat, nie? Jakaś fretka, lis, żaby, inne takie, tego typu rzeczy. No a much ile widziałeś? Stare muchy to wszędzie były. Nie mogę wziąć tej paczki durnej! Nie wziąłeś? Wziąłem jakimś cudem, ale nie mogę wsiąść. Ale tak powiem, czerny jest. Podjedź, nie musisz wysiadać z auta, żeby nakliknąć na paczkę. Fajnie, że to mówisz, nie? No, ale to tak, faktycznie. Chcę zobaczyć, czy to faktycznie tak jest. Jakąś żmiję nie... też chyba, ale to ona ten. Jakiegoś takiego ze skrońca widziałem, ale też nieżywy. Dużo takich rozjechanych było, futerkowych jakichś. Jak to tereny leśne, no nie? No, ale tak to sarenka chyba, właśnie te latające.
Stawiam się, coś jeszcze było takiego, jakieś psy bezpańskie biegające po wsiach, no to typowo. Rzeszów. No, nie wiem, to po wioskach. Rzeszów to mówię, no zdziwił mnie to, że 81 km tylko, nie jechałem najszybszą możliwą trasą. Więc okazuje się, że Rzeszów po prostu w Tyczynie się zaczyna już. Aha. Dosłownie. No Rzeszów taką ekspansję terytorialną, wiesz, podjął i tam wjeżdżasz i od razu masz nowe osiedla, więc... Nie, to dziwne, pociągiem ile się do Rzeszowa jedzie? Teraz? Regio? Nie no, Regio nawet, w sensie ode mnie z Przemyśla Regio godzinę jedzie. A. O, teraz dopiero dostałem kasę, a za tamto nie dostałem. Albo no, półtorej godziny, jeżeli jedzie jak autobus i wiesz, i wysiadasz na każdym tym przystanku, nie? No teraz do Krakowa z Przemyśla 2,5. Aha. To jest, wiesz, szybko. To jest nawet spoko. Jest bardzo dobry czas, a proszę państwa, czas też jest do końca odcinka, także widzicie, trochę błędów dalej jest na tym serwerze, aczkolwiek tak jak właśnie też pisaliście, uważam, że no ma potencjał, no na pewno ma potencjał, tylko wydaje mi się, że fajnie byłoby mu sobie zebrać twórcy, jeżeli faktycznie robi to jedna osoba, jakąś ekipę w stylu właśnie tego, co Amax ma u siebie na PCD. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, Eloi, cześć, siema. Aha. Dalej się ma.